program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Historia to taki przedmiot w szkole, że albo się go kocha, albo nienawidzi. Setki dat, nazwisk i wiekopomnych wydarzeń, które dla jednych są zapisem niesamowitych przygód i mrożących krew w żyłach wydarzeń, dla innych zaś jedynie nic nieznaczącym ciągiem cyfr. Rozwiązaniem dla znudzonych w szkolnej ławce jest kanał na YouTubie pod tytułem Historia bez cenzury, gdzie prowadzący Wojtek Drewniak wraz z ekipą odkrywają przed nami historie, których nie zapisano w podręcznikach. O życiu seksualnym Rzymian, o szpiegach okresu PRL-u, czy o tym, jak wielkim koszmarem dla władców ruskich był Stefan Batory. 21 kwietnia Wojtek Drewniak pojawił się w poznańskim Empiku na Placu Wolności, by spotkać się z fanami i promować swoją książkę. Tak już jeżdżę po Polsce z okazji premiery tej książki po Empikach i spotykam się z widzami Historii bez cenzury i może żebyście nie marnowali języka, ja od razu odpowiem na dwa pytania, które się powtarzają najczęściej. Owszem, mógłbym mieć więcej włosów i tak jestem tak niski. Nic z tym nie zrobię. Nie mogę powiedzieć. Jak się mówiliśmy, że choćby nas torturowali, to nie powiemy o demokracji szlacheckiej. I dzisiaj pewnie wyjdzie. Jak nie dzisiaj, to jutro. Spotkanie było prowadzone w luźnej atmosferze, a fani wypełnili salę spotkań po brzegi. Wojtek Drewniak swobodnie odpowiadał na pytania publiczności, dzieląc się szczegółami swojej pracy, planami na kolejne odcinki i informacjami ze swojego życia. Koleżanka miała jakieś pytanie. Ale dobre pytanie, nie mam pojęcia. Muszę się zastanowić. Wiesz co, może spytałbym Poniatowskiego, czy on naprawdę jest taki, jak myślę, czy faktycznie była sytuacja już tak przesrana wtedy, że naprawdę nie mógł nic zrobić. Moim zdaniem mógł, a jak było faktycznie, sam chciałbym wiedzieć. Na pewno nie będziemy ruszać tej historii super najnowszej, bo słabo jest mówić o historii kierując się emocjami, a nie unikniemy tego jeszcze w odniesieniu do tej najnowszej, prawda? Są takie tematy, które chcielibyśmy zrobić, ale czekamy, może nam się uda ogarnąć jakiś większy budżet, bo Tomek, nasz producent, w ogóle pomysłodawca tego wszystkiego, jest strasznym fetyszystą, jeśli chodzi o bitwę o Anglię na przykład. I moglibyśmy to już zrobić jakiś czas temu, ale on chce jakieś tam Spitfire'y i inne rzeczy, więc dopóki nie będzie na to hajsu, to tego nie zrobi niestety. Znaczy na szczęście, bo to pewnie będzie kiedyś wyglądało fajnie. Ale gdybyśmy mogli, to pewnie ja bym jeszcze chętnie zrobił o wojnie polsko-bolszewickiej. Fajnie by było zrobić odcinek o Lwowie, bo Orlęta Lwowskie, nie wszyscy może wiedzą, chociaż pewnie większość z was wie, to są bohaterowie dwóch starć, a nie jednego. Więc jasne, bardzo chętnie i na pewno będziemy te tematy poruszać. To masz się w banku. Reporterzy Radia Meteor zapytali fanów o ich stosunek do historii, o tym, jakie wrażenie wywołał ich idol na żywo oraz o tym, co sądzą o książce pod tytułem Historia bez cenzury. No, muszę powiedzieć, że podoba mi się bardzo prowadzenie odcinków, pomysł, wykonanie. Jest rewelacyjna, daje nam dużo ciekawych informacji, na których się na zajęciach historycznych w szkole nie dowiemy. Poziom ich przedstawiania jest na naprawdę rewelacyjnym poziomie. Jestem z tego zadowolony. Zainteresowanie historią było od momentu obejrzenia pierwszy raz Ogniem Mieczem. I tym się zainteresowałem, a historia bez cenzury to wzmocniła. Bardzo sympatyczny, otwarty człowiek. Fajną ma dykcję, fajnie mówi. Z którym można pójść na piwo z sędzią. Jak prowadzi się program na kanale YouTube? Jakie inne osoby są odpowiedzialne za produkcję kolejnych odcinków? Porozmawialiśmy z bohaterem całego spotkania. Wojtek Drewniak, Historia bez cenzury. Historia bez cenzury to historia pomysłu naszego producenta, Tomka. Tomek Okoń był swojego czasu operatorem w telewizji i akurat tak się złożyło, że kręcili wywiad z jakimś lokalnym doktorem, profesorem, no już jakby mniejsza z tym. I strasznie gość przynudzał. Mówił tak potwornie nudno, że tam chłopaki prawie posnęli za kamerami i tego samego dnia, albo może dzień później, wieczorem Tomek spotkał tego samego typa w barze, który mówił dokładnie tę samą historię
tylko już przy piwie, parę razy przeklnął, mówił zupełnie innym językiem i wtedy Tomkowi się zaświeciła taka lampka w głowie, mówi, kurde, może by zrobić taki właśnie historyczny program z jajem. Zaczął zbierać ekipę, ja się w tej ekipie znalazłem i to jest moje wielkie szczęście. W naszej ekipie w tej chwili jest 5 osób. Wcześniej to były 4, od niedawna pracuje z nami Marta, ale po kolei. Jestem ja odpowiadam za stworzenie scenariusza i za prowadzenie programu. Jest Tomek, który jest naszym producentem i on jest pomysłodawcą, ale też jest operatorem zawsze, bo ma ogromne doświadczenie i robi to naprawdę dobrze. Poza tym robi 500 różnych innych rzeczy, które sprawiają, że Historia Bez Cenzury funkcjonuje. Jest Kamil, który odpowiada za te wszystkie animacje i jest montażystą. I jest też Marta, która jak to kobieta jest dużo bardziej ogarnięta niż 4 facetów i pomaga nam to wszystko spinać organizacyjnie i prawnie, żeby to wszystko miało jakby ręce i nogi. I odpowiada za nasz grafik, bo na przykład jakbyśmy sobie ustalili, że kręcimy na przykład odcinek, co dzisiaj jest środa, no to kręcimy odcinek w środę i wtedy Marta wyjmuje swój kalendarz, mówi nie, w środę Wojtek jest we Wrocławiu. No i tak to mniej więcej wygląda. W ogóle bardzo fajna odskocznia, no bo wiadomo, wszystko może się znudzić i was też nie chcemy zanudzić jako odbiorców, żeby robić tylko o władcach na przykład. Albo żebyśmy robili, to już by była w ogóle straszna rzecz, jakbyśmy robili na przykład tylko o średniowieczu. Więc tak, takie odskocznie są świetne, są mega ważne, bardzo dobrze się przy nich bawimy. Zresztą przy normalnych odcinkach, nazwijmy je normalnymi, też się bawimy dobrze. Ale tak, to jest super sprawa, żeby odbiegać do świata na przykład szeroko pojętej kultury. Fajnie by było zrobić i pewnie zrobimy w przyszłości odcinek na przykład o Chopinie, czy o tego typu akcjach. Bardzo lubimy też odskakiwać w mniej oczywiste rejony. Wpływ pana Wołoszańskiego na moje pojmowanie atrakcyjności historii jest absolutnie bezdyskusyjny i pan Wołoszański to super gość. Znaczy, nigdy go nie spotkałem, ale podejrzewam, że jest super gość. Na pewno super jest to, co zrobił dla popularyzacji historii. Natomiast tak, no byśmy chcieli, żeby wszystkie odcinki tak wyglądały. Po prostu rzadko kiedy jest na to hajs, ale jeżeli się znajdzie, to bardzo chętnie coś takiego zrobimy. Na pewno w przyszłości niedalekiej będziemy robić odcinek o tematyce II wojną światową w tle albo nawet w centrum uwagi. I tam już wiemy, że pojawi się kilku statystów. Jak to będzie wyglądało ostatecznie, nie wiem, ale jestem bardzo dobrej myśli. Lubimy pracować z ludźmi, lubimy pracować ze statystami, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wygląda dużo lepiej niż takie normalne odcinki. Jeżeli mówimy o tym zagranicznym odcinku, to tych odzewów jest mnóstwo, zwłaszcza w komentarzach pod spodem na YouTubie. Ej, pokazałem to tym z zagranicy, pokazałem to z tamtym z zagranicy. To te polskie jakby komentarze, ale dzięki naszym widzom ten odcinek wbił się na główną stronę NineGaga, na główną stronę Reddita, co jest w ogóle kosmosem, uważam, jeśli chodzi o pozytywny przekaz historii w świat. I komentarze zagraniczne też były i to nie wszystkie były negatywne, no bo wiadomo, daliśmy mocną szpilę Anglikom, Rosjanom, Niemcom, Czechom chyba też, z tego co pamiętam, Francuzom oczywiście, no i jak ktoś mówi źle o twoim kraju, no to nie zawsze pisze się o nim pozytywnie, ale znalazły się też głosy takiej samokrytyki ze strony innych narodów, co było bardzo ciekawe i sporym było zaskoczeniem, że inni potrafią tak otwarcie podejść do własnej historii. No i koronny przykład to jak chłopak przysłał nam zdjęcia i relacje, jak pokazał ten film swoim kolegom i koleżankom na wymianie w Stanach Zjednoczonych i pani nauczycielka była wzruszona, zachwycona, powiedziała, że będzie to pokazywała innym klasom, więc tak, odzew był ogromny, głównie dzięki wam, dzięki widzom. Zarówno książka, jak i kanał na YouTubie to doskonała alternatywa dla tradycyjnych lekcji historii, dla tych, którzy przesypiają, słuchając po raz kolejny o bitwie pod Grunwaldem. Przekonajcie się sami, jak wielką frajdę sprawia słuchanie o przeszłości opowiedzianej dosadnym językiem. Sprzed Empiku przy ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu mówił Mateusz Cholewa.